Dzień dobry z rana w ten piękny, słoneczny, jesienny dzień. Właśnie zjedliśmy śniadanko. Tatuś zrobił chlebek w jajku, rewelacja. Tutaj duży Miki z talerzy, cokolwiek to oznacza. Nina dzisiaj dronowała z tatą. Ujęcia z drona może gdzieś tam wrzucimy sobie do filmu potem. I dalej nie wiemy, gdzie dzisiaj śpimy, się zastanawiamy. Czekaj, moja butelka się zasłania. O! Misia, ja bym chciał zobaczyć takie hobbitowe wzgórze w regionie Tokaj. Nie wiem, jak się mamy, znaczy mamy ostatni dzień wycieczki generalnie i bardzo dużo planów, a bardzo mało dni, bo dwa kolejne dni musimy sobie zostawić na powrót. Bo niestety jesteśmy na razie bardzo zblokowani czasem. I mamy mnóstwo pomysłów na ten jeden dzień. Nie wiemy, jak to. No, na pewno wszystkiego nie upchniemy, no. Chcemy jechać do Miszkolca, tak? Na razie. Chcemy do Miszkolca, chcieliśmy do Tokaja, Debreczyn to chyba sobie odpuszczamy w ogóle, tak. Co? Chcieliśmy ten Debreczyn jeszcze tam zerknąć, ale to za duży temat. No i jeszcze mieliśmy właśnie tam nad Tokajem, jakieś takie hobbitowe wzgórza. No nie wiem, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Sama jestem ciekawa, jak ta historia się potoczy. Dobrze. No. A ja... System rozwieszania prania na linkach samochodowych. Tak. Sygnalizacja już była czynna, zamiast bramy mamy szlaban zamknięty. 17 tysięcy, czyli około 180-190 zł za noc. Jak na kemping z basenem jakimś tam, całkiem nieźle. Idziemy sobie autostradą i raptem nam się mgła zrobiła jak mleko normalnie. Była piękna, słoneczna pogoda. Tak. I teraz? Jesteśmy w Miszkolcu. Po raz drugi. Tak. Jesteśmy na tym samym parkingu, na którym byliśmy tam 3 czy 4 dni temu wieczorem, kiedy sobie przypomnieliśmy, że nie można nocować na Węgrzech, na parkingach i się stąd ruszyliśmy, ale tych term nie odpuścimy, tylko teraz chodzimy i szukamy, gdzie tu zaparkować, bo się okazuje, że wieczorem wtedy było pusto, natomiast aktualnie w dzień jest po prostu prawie pełny parking i w ogóle boimy się, żeby tu dało radę jakoś przejechać nawet, także szukamy, patrzymy, jak tutaj się zorganizować. No i cóż, wygląda na to, że się tu nie zmieścimy. Jedziemy na inny parking, który też jest niedaleko tych term. Tam widzieliśmy jakąś przyczepę, więc i nasza powinna się zaparkować. No widzimy, jak wyjedziemy, Arek. Pierwszy raz chyba będzie cofać tą przyczepę. O te słupki, natomiast wzięła i przeparkowała przyczepę na nowym parkingu. Otwierajcie tu przyczepę! Tak, idziemy. Bo ja się idziemy. Na tych nogach. Idziemy, coś zjemy i będziemy myśleć, co dalej. Pojedli. Mamy ponad kilometr do przejścia, się okazuje. Był bliższy parking, ale tam się nie dało z przyczepą zaparkować, także pogoda, jak widać, jest prześliczna, więc się przejdziemy spacerek. Co? Laski? Piękny spacerek tu mamy. Wybraliśmy taką ścieżkę obok drogi. Prześlicznie. Tak, wleźliśmy w jakiś park. Nie wiedzieliśmy, jak wyjść, ale generalnie trafiliśmy. Tak, no park w remoncie. Park, o, cały taki rozkopany, pozagradzany, także to, co nam pokazuje Google, a to, co jest w rzeczywistości, trochę się nie miało ze sobą. Ale ostatecznie jesteśmy. Dwoje dorosłych, dwoje dzieci, bo emisji nie liczono. 17800 chyba, czy 17200. Jakoś coś koło 200 zł niecałe wyjdzie, trzymaj. Zewnętrzne, patrzę, baseny nieczynne. Więc zobaczymy, co fajnego mają dla nas w środku. W środku bardzo ładnie. Tu mamy changing rooms i chyba tam się najpierw udamy. Trzeba
przyznać, że pomimo iż woda wcale nie jest jakaś strasznie gorąca, przynajmniej w tym pierwszym basenie, to jest przepięknie, najładniejsze termy, na których byliśmy do tej pory. Bardzo fajnie i lecimy chyba tutaj do środka zobaczyć, co tam sobie kryją te grochy. Bajecznie po prostu. Bezsprzecznie najlepsze termy, na jakich byliśmy na Węgrzech. Jeszcze raz. Ich jedynym minusem jest to, że nie ma tutaj żadnego kempingu w pobliżu. Ale cała reszta rewelacja, warte. Cześć, jestem Emma. Co tam słychać u ciebie, Emma? Kółeczka robisz? Emma robi kółeczka. I umie pływać. I umie pływać. Pewnie, że tak. Pa, pa. Jedyne takie, jakim byliśmy. Na pewno wrócimy tu kiedyś w sezonie, kiedy zewnętrzne będą jeszcze tak, otwarte. Będzie jeszcze w środku magia. Rewelacja. Świetnie się bawiliśmy. Jedziemy. Znowu nas mgła dopadła. Jedziemy do Koszyc. Tak zdecydowaliśmy. Mieliśmy wątpliwości, co robić. Ale niestety, z uwagi na to, że większość kempingów na Węgrzech jest nieczynna, a na dziko niby nie można, a w końcu uznaliśmy, że za mało mamy czasu, żeby coś tutaj jeszcze kombinować ciekawego i jedziemy w stronę domu powolutku, tak?
Księżyce również całe węgle. A tam? Ekipa śpi. Śpiącą ekipę. Wymęczyliśmy w końcu. Wymęczyliśmy, tak, tabły, a potem one wymęczą nas, bo przeniesiemy się do przyczepy i wszystkie się pobudzą i będziemy siedzieć tak do północy. Ha, ha, ha. Będzie fajnie. Jesteśmy na kempingu pod Koszycami. Okay. W Słowacji. Pod Koszycami, chyba w Koszycach nawet. Zatrzymaliśmy się tu, bo już korciło nas, żeby nocować gdzieś na dziko. Ale niby tam w Słowacji jest nielegalne, chociaż w sumie można, ale niekoniecznie. Tak zaczęliśmy czytać i uznaliśmy, że mamy w tym jeszcze za mało wprawy i doświadczenia, żeby tutaj coś cyrkować. Tym bardziej, że aktualnie jest 4 stopnie pewnie w nocy, nad ranem może być jeszcze mniej. A my tak na dobrą sprawę nie wiemy, ile tego gazu nam w butli zostało, więc tutaj podłączymy się do jakiegoś prądu, mamy grzałkę, przenocujemy, przekimamy, jutro zrobimy porządne. To wymaga komentarza. Słowacy zaszaleli w porównaniu z Węgrami. Tak dobrze działającej recepcji to jeszcze dawno nie widzieliśmy. Pan nawet nam wytyczył drogę do... Wszystko nam powiedział, wszystko, tak. Picuś, glancuś jest ułożony, zwiedzania, do Koszyc, zwiedzania. Jak to tak trend. Speaking to... English very well, po prostu. Very well, raz, dwa. Nawet się nie zaciął, sama bym tak... Tak pięknie sam bym nie wymyślił, ej. Tak jest, także rewelacja. Tanio nie jest, zapłaciliśmy 37 euro za jedną noc z trójką dzieci i z prądem. Mówię o tym dlatego, że wszystko to było dodatkowo płatne, każde dziecko i każdy prąd, że tak powiem. Ale no, wygląda to całkiem przyjemnie tutaj. Jest bardzo ładnie wszystko ułożone, jest brama, pusto, więc mamy prawie cały kemping dla siebie. Rewelacja. A, no i jutro nie mamy żadnej godziny, o której musimy wyruszyć. Pan powiedział, że możemy sobie zostać ile chcemy jutro, także prawdopodobnie zostawimy sobie tu autko, tę przyczepę, a autkiem pojedziemy gdzieś do centrum i będziemy coś robić, ale to już jutro sobie pomyślimy. Albo dzisiaj pomyślimy, a jutro zrealizujemy. Jeden żuczek czyta, drugi tam śpi, udało się przenieść, trzeci właśnie się obudził. Chodź do mnie.